kolejnym podpunkcie także szukamy wzoru na prostą. Mamy szósty wyraz ciągu, znamy różnicę, czyli na początek wyznaczmy sobie wzór na ten ciąg, czyli przydałoby nam się wyznaczenie A1, ale możemy zapisać, że wyraz szósty to będzie wyraz pierwszy dodać 5 różnic. No bo jeżeli sobie zapiszemy, mam tak wyraz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty, czyli mamy 6 kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego, no to w ciągu arytmetycznym będziemy dodawali różnicę. Czyli do A1 jak dodamy różnicę, otrzymamy A2. No i tak będzie się działo w każdym przypadku, zobaczcie. Czyli jeżeli do wyrazu pierwszego dodamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnic, to będziemy w wyrazie szóstym, czyli faktycznie wyraz szósty to wyraz pierwszy plus 5, oczywiście R. No dobra, no i teraz możemy sobie podstawić, co wiemy. W miejsce A6 podstawimy 8, w miejsce A1, no nic nie podstawimy, bo tego szukamy, dodać 5 razy R, czyli 5 razy minus 1 trzecia, no to mamy A1 odjąć, bo liczba dodatnia razy ujemna da wynik ujemny, 5 razy 1 trzecia to 5 trzecich, czyli 8 dodać 5 trzecich to będzie A1, czyli 5 trzecich to będzie 1,2, zatem A1 to będzie 9,2 i to możemy sobie w danych zapisać. Zamienimy to sobie może na ułamek niewłaściwy. 9 razy 3 to 27 plus 2, czyli 29 trzecich. Gdy mamy różnicę i wyraz pierwszy, możemy podać wzór na ciąg. Czyli AN to będzie A1, czyli 29 trzecich, dodać N odjąć 1 razy R, czyli razy minus 1 trzecia. Czyli AN to będzie tak, 29 trzecich, N razy minus 1 trzecia to minus 1 trzecia N, minus 1 razy minus 1 trzecia to plus 1 trzecia. Redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy tak, minus 1 trzecia N, 29 trzecich plus 1 trzecia to 30 trzecich, czyli 10. No i gdy mamy wzór na ciąg, to możemy podać wzór także na prostą, czyli Y równa się minus 1 trzecia X dodać 10. Następnie chcemy sprawdzić, którym wyrazem w tym ciągu jest 0, czy w ogóle taki wyraz w tym ciągu występuje. Czyli podstawiamy sobie w miejsce AN0, czyli tutaj, mamy minus 1 trzecią N plus 10, no i przenosimy sobie minus 1 trzecią N na stronę lewą, czyli zmieniamy znak, no i obustronnie dzielimy przez 1 trzecią, żeby wyznaczyć N, czyli mnożymy przez odwrotność przez 3 pierwsze, czyli przez 3. Zatem N to 10 razy 3, czyli 30. Czyli my wiemy, że nasze 0 to będzie 30 wyraz tego ciągu. Tak, oczywiście pamiętajcie, że N musi należeć zawsze do zbioru liczb naturalnych dodatnich, ale liczba 30 jak najbardziej do tego zbioru należeć będzie. No i możemy w odpowiedzi zapisać, że 30 wyraz ciągu jest równy 0. I to będzie nasza odpowiedź. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj możemy, dzięki temu, że wiemy, ile wynosi wyraz 10, wyznaczyć sobie wyraz pierwszy, bo to będzie potrzebne, żeby następnie wyznaczyć wzór ogólny na ten ciąg arytmetyczny. No czyli tak, możemy zapisać, że wyraz 10 to wyraz pierwszy dodać 9 różnic. No i podstawiamy. Pod A10 podstawimy minus 4, a 1 nie znamy. Mamy 9 razy R, czyli 9 razy 1 to będzie 9. Przeniesiemy sobie dziewiątkę na lewą stronę. Zatem minus 4 odjąć 9 to minus 13. No i tyle wynosi A1, czyli możemy sobie w danych zapisać, że A1 to minus 13. Skoro mamy różnicę, znamy wyraz pierwszy, to podamy ogólny wzór na ten ciąg arytmetyczny. Mamy tak. AN równa się A1, czyli minus 13, dodać N odjąć 1 razy R, czyli razy 1. Mnożymy sobie cały nawias przez 1, czyli N razy 1 to N, minus 1 razy 1 to minus 1 i redukujemy wyrazy podobne, czyli
Czyli mamy tak, minus 13 odjąć 1 to minus 14. I to będzie wzór na ten ciąg arytmetyczny. Oczywiście n musi należeć do zbioru liczb naturalnych dodatnich. Następnie my chcemy zapisać wzór na funkcję, czyli zamiast an zapiszmy y, zamiast n zapiszmy x, czyli wzór na funkcję to y równa się x odjąć 14, tak oczywiście. No dobra, następnie chcemy wiedzieć, którym wyrazem w tym ciągu będzie liczba 0, czyli do wzoru na ciąg podstawmy 0, czyli 0 równa się n odjąć 14, n przenosimy na stronę lewą, tu mamy minus 14, obustronnie dzielimy przez minus 1, czyli n wynosi 14. No i teraz tak, 14 to jak najbardziej liczba naturalna dodatnia, czyli w odpowiedzi możemy powiedzieć, że 14 wyrazem tego ciągu arytmetycznego będzie liczba 0.